dobry bardzo. Sobota. Już czuć wiosnę. Dzisiaj jestem w okolicach Stalowej Woli, czyli swojego rodzinnego miasta. Zaraz dołączy do mnie kolega, który robi zdjęcia. Co? Dojechałeś. No dojechałem. Tak jak mówiłem wcześniej, zapalony fotograf. Wszystko lubi fotografować. No, parę, pierwsza fotka tego sezonu. Czyli już rozpoczęliśmy sesję zdjęciową w plenerze. Dzisiaj plan na imienity łuk. Dokładnie lasy janowskie. Plenery lasów janowskich. Tak, także będzie się działo. No ja jestem zaskoczony. Nowy most. Kurde, na Bukowej. Szok. Szok, szok, niedowierzanie. No, jakieś kałki tam patrzą. Nie wiem, czy przeważyłeś. Że to są skoki, patrzę tutaj na brzegu. To widać fajnie. Znaczy nie, to jest takie skalne ten. No taki uskok. No. Jest to jest. Tam jest, tu i tak mało go widać, ale najlepiej to widać w tej części, w tamtej, na tym drugim moście. Starą ścieżką mówisz, tak? Nie wiem. Ciekawostka niezła. Jesteśmy tutaj na dawnym miejscu grillowym, ogniskowym. A drzewo ma kod QR. A drzewo ma kod QR. Normalnie, żeby się zalogować. Kurwa, nie wiem tylko do czego. A ja domyślam się, po prostu. To jest księga gości i zostawiasz, że fajnie było, nie? Teraz jesteśmy w miejscu o wdzięcznej nazwie Łążek Garncarski. Dawne zagłębie garncarstwa polskiego. No, to są już takie ciekawostki historyczne. Kapliczka. Coś było, ale czekaj, data jest chyba tutaj. Czy nie? Kurde, jedynka jest, ale tak jak jedynka. Ale to już nie czaje bazy. Bo to jest uwalony jego. Mm-hmm. To nie jest całego, to brakuje chyba ze 2 metry. Patrz jeszcze jaki fajny ten, strugany ten. Nie. Jezusek. Jezusek, nie, jakiś metalowy. Tylko jest strugany. To jest współczesne dzieło. Nie wiem, co to ma prezentować. To są różne aniołka. Aspekty są różne, choć jest ze starego tego. Tam jest ze starego albo. Albo ze starego kościółka, albo z jakiejś kapliczki.
Też tak mi się wydaje, bo raczej by zrobili właśnie coś takiego, właśnie taką kapliczkę mniejszą, z czegoś większego. No właśnie, zwieńczenie jest. A popatrz, nawet te witraże, te okna, widać, że to są z większego kościoła. One no, nie były robione tu specjalnie, to są ewidentnie szyby okienne, kościelne. No takie, albo ktoś wykorzystał, no, albo ktoś wykorzystał po prostu, bo to jest dostawiane właśnie, to mhm, nie jest widać, że to nie jest to sprawione tak oryginalnie. No ciekawy temat. Ciekawy. Mnie zastanawia kamień. O, jest autor nieznany. A to jest, ale to jest reprodukcja. A, dobra, bo to chodzi o obraz. Tak, tak, to jest reprodukcja kiedyś tam obrazu. To co? Go, go, dalej. No, jedziemy dalej. To jest widoczny. Oj, oj, oj. Biedny jesteś, tak? Ja wiem, że cię zamknęli. My trawy nie mamy niestety. O kurwa, co? To tak to nie, zębami próbował mnie dziabnąć. Chciał chyba, myślał, że coś do jedzenia. Kolejny dzień, niedziela. Wizyta w Stalowej Woli, ciąg dalszy. Dzisiaj pożegnanie zimy, tej wrednej, wrednej flanelci zimy, o. Także będzie tu pewnie marzanny. Smutków. Smutków zobaczymy. Staramy się na rowerze nie mieć smutków. Może czasem żal do kierowców samochodów, ale przeżyjemy. Chwilowa przerwa, wizyta w lokalnym sklepie. Po prostu, żeby nie zgłodnieć, bo jednak tam pewnie z 2 godziny pobędziemy. Jakiś grill na pewno, ognisko tam będzie. Znaczy grill nie, ognisko. Także zapowiada się piękny dzień. Cześć! Za karę... Jak za karę? Za karę po 2 kiełbasy macie zjeść. Cześć. Właśnie. Cześć. Dobry panu. Dzień dobry, jak tam? Dawno nie widziałem. W zimie alkoholiki jest jedne. Nic nie robią, to soboty piją. Nie mają czasu tutaj dojechać. Dobra. Ostrowie jest tak, wiesz co, lekkie spokojne. Na kunu. Starachowicze też minąłem. Ale ci powiem, do Kunowa ten autobus jest fajny. Miasta i mnie pojedny. No. Tak, Marzanno, jakieś ostatnie słowa na pożegnanie? Bye bye! No to bye bye! Gdzie ten dron? Mamy tego drona, wyślijmy ją z drona. Co ma za pałki? Dajcie ogień! Pali się, to już się pali. Jeszcze nie, poczekaj. Bliżej wody. No. Uwaga. Palą, żeby się nie spadło. Żebyś ty nie poszedł do wody. Ty, ale wejdź se po kolana przynajmniej. Dobra, się pali. Bardzo,
Zdeptaj jeszcze ten nogami. Nie, patrz! Patrz co byś zrobił! Strażaka! Gdzie on? Już popłynęło. Ty, ale znowu się zaczepiło. No, przy brzegu jest. Granicy. Chyba, że Polsatu. Albo covidowego. Dobrze, dzisiaj zakończyliśmy dzień w Radomyślu. Topiliśmy marzannę, przejechaliśmy 56 km. Ekipa była ogromna, mnóstwo ludzi, dobre żarcie, grill i oby więcej takich imprez.